Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Zespół Antoniego Macierewicza idzie ku prawdzie z wielką energią, z wielką siłą, z wielką determinacją. Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Antoni zaczynał od niczego. Można powiedzieć, miał tylko głowę i dwoje rąk. A dzisiaj zgromadził wraz z innymi ogromny materiał, miażdżący materiał. Materiał, który nas zbliżył do prawdy. Nie możemy ustępować, bo tylko dzięki temu może przyjść ten dzień, na który wszyscy czekamy. Dzień zwycięstwa, dzień prawdy. Ciągle jest to zadanie. Ciągle musimy się do niego zbliżać. Ale zbliżamy się. Wierzę także, że dojdziemy do prawdy. Jesteśmy blisko i tego momentu, w którym zacznie być wyjaśniana sprawa katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy coraz bliżej prawdy, prawdy o Smoleńsku. Będziemy zmierzali ku prawdzie. Sądzę, że za chwilę rozpocznie się porządne śledztwo w tej sprawie. Przed nami jeszcze niełatwa droga. Wciąż idziemy do góry. Wciąż rzucają w nas kamieniami. Niewiele ich będzie, kiedy usłyszymy już prawdę. Będzie prawda! Będzie prawda! Nie będzie kłamstwa smoleńskiego! Dziś jesteśmy na tej drodze do tego celu nieporównanie bliżej niż byliśmy kiedyś. Chcą walczyć dalej. Chcą przeciwstawiać się temu, co jest naszym celem. To znaczy prawdzie o Smoleńsku. Już niedaleko do momentu, w którym będziemy znali prawdę. Zadaniem, któremu poświęciliśmy już 76 tych marszów, jest dotarcie do prawdy, ale może przejść do przeszłości tylko wtedy, gdy te nasze zadanie, gdy ta nasza misja zostanie skończona. I jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy, i tego dnia, w którym staną tutaj pomniki. Idziemy przez cały czas tą drogą, która doprowadzi, i to już niedługo doprowadzi, do prawdy, do zwycięstwa. Ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. Będą pomniki i będzie prawda. I będzie prawda. Prawda, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jej nie znamy. Ale prawda. Mogę powiedzieć to, o czym mówię od dawna. Jesteśmy coraz bliżej. Ale jesteśmy już blisko prawdy.